W czasie dzisiejszej debaty przedstawiciele zarówno Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Komisji Europejskiej, jak i środowiska organizacji pozarządowych starali się przybliżyć słuchaczom ideę pomocy rozwojowej, wyjaśnić, czym ta pomoc rozwojowa tak naprawdę jest, ale również przedstawić problemy, z jakimi borykamy się na co dzień, zarówno w trzecim sektorze, który bezpośrednio tą pomoc realizuje, jak po stronie ministerstwa, który pieniądze na tą pomoc rozwojową przeznacza. Debata pokazała, że zainteresowanie tematyką współpracy rozwojowej istnieje i jest o wiele bardziej żywe, niż się uważa. Jednocześnie wydaje mi się, że dobór panelu i panelistów również przyczynił się do dyskusji, do wymiany argumentów, bo jednak reprezentowaliśmy różnych graczy, jeśli chodzi o współpracę rozwojowej, Organizację Narodów Zjednoczonych, Komisję Europejską, Polskie MSZ, no i sektor trzeci. Mam nadzieję, że większość ludzi tutaj, którzy uczestniczyli w tej debacie, wyjdą z nowymi pytaniami, że będą mogli rozmawiać z innymi znajomymi, ludźmi, z którymi pracują i że to stworzy jak gdyby cały, prawda, proces tworzenia świadomości i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, tak jak mówił tutaj kolega z MSZ-u. Dla mnie zaangażowanie społeczne jest tu i teraz i każdy z nas na pewno to robi.